będzie może na szybko? Czy zdradzi pan nam informację, o czym rozmawialiście z panem premierem? O obwodnicy Kalisza. O obwodnicy Kalisza? Tak. A jest pan świadomy tego, że ten człowiek chce wprowadzić obowiązkowe szczepienia w naszym kraju dla dzieci? Ja uważam, że ludzie powinni się szczepić. To jest jedyna szansa, żeby dzieci mogły wrócić do szkoły. No nie możemy dawać, że pandemii nie ma. Na wszyscy wiedzieliśmy. Ja mam swoich najbliższych wiele osób, które umarły na COVID. Mój ojciec bardzo ciężko COVID przechodził, także proszę mi tutaj nie opowiadać. Proszę mi nie opowiadać, że szczepienia są niedobre. Każdy, proszę. My twierdzimy tylko, że powinny być dobrowolne. Jest to nieprzebadany preparat. Każdy ma prawo wyboru. Ale ten preparat jeszcze nie jest szczepionką. Proszę? Ten preparat jeszcze nie jest szczepionką. Jest w fazie badań. Ja się przy najbliższej okazji, jaką miałem, ja się zaszczepiłem. Przecież producenci na ulotce to piszą. Wszystkich, ale szanowni państwo, ja się zaszczepiłem, jak miałem tylko taką okazję. Zaszczepiłem się preparatem AstraZeneca i nie mam z tym żadnego problemu. I każdego namawiam do tego. Czy pana zdaniem mamy wybór taki do tego, żeby to samemu wybrać? Proszę pana, dla mnie uważam więcej mimo wszystko... Więcej wskazuje za tym, żeby się szczepić i się nie szczepić. A czy wprowadzi pan obowiązkowe szczepienia w Kaliszu, to jak prezentował się? Ja takiego, po pierwsze, nie mam takiego prawa, po drugie, no nie będę nikogo zmuszał. Czy można do pana zgłosić? Ale kto panią zmusza? Zakłada pracy. Proszę pana, ale to są, wie pani, zakłada pracy są związki zawodowe, mogą działać i... Prywatnych nie ma. Jak nie ma. Dlaczego się nie mówi o ofiarach po przyjęciu tego preparatu? Gdzie jest 3 osoby, proszę mi powiedzieć. Wie pan, no, ryzyko jest zawsze, no, ryzyko jest również od przyjmowania innych medykamentów. No. Ale dlaczego się o tym nie mówi? I tak na każdej ulotce, przy każdym lekarstwie jest napisane, że mogą być. No dlaczego pacjenci nie są informowani? Szanowni państwo, ale nie wszyscy naraz, poczekajcie. Ja nie jestem ani. Byłam przy pani, która chciała się zaszczepić. Rozsądek, trzeba się szczepić i wszystkich będę do tego zachęcał. Panie prezydencie, jak będę miał możliwość zaszczepienia swojego dziecka, też to czy pan wie, że w lutym na właśnie w wyniku decyzji sądowej została ujawniona informacja, ile osób umarło w przyczynach wosłowo bezpośrednio powodzeniu preparatu terapii genowej. Czy pan o to wie, że to było 1700 osób? To jest kwestia statystyki, kto jak to nazywa. Pandemia też jest kwestia statystyki. To było jakby sparaliżowany cały system. System szpitalny był sparaliżowany. Ale pandemia to jest też kwestia statystyk. A proszę mi powiedzieć, dokładnie. Ja mam takie pytanie techniczne. Ludzie umierają, przechodzą bardzo ciężko. Czekajcie, mam mają pytanie. Również, mój kolega leżał dokładnie 2,5 miesiąca chyba w Poznaniu pod respiratorem. Udało mu się całe szczęście przeżyć, ale... Aktor był? Aktor był? Nie, to nie był aktor, to jest mój kolega. Ale aktor. Jak aktor? Aktor. A 2,5 miesiąca to wyleżał. Ja przepraszam, panie prezydencie, ja skuczyłem panu koledze, ale profesjonalnie jest to dużo większa śmiertelność niż w wyniku tej choroby. Przez koniec dojedziemy do Polski, dojedziemy do Polski, dojedziemy do Polski.